Witam wszystkich bardzo serdecznie w wicemistrzowskim odcinku Gość specjalny Futsal TV. Wreszcie przyszedł czas na niego. Jakub Skwarek, dziesiątka KS Credo Futsal Piła. Witam cię serdecznie w studiu. Dzień dobry, witam wszystkich. Kuba, wygrana z Poznaniem przypieczętowała drugie miejsce w lidze, zdobycie wicemistrzostwa. Pojechaliście na niełatwy teren, na mecz wyjazdowy, wygraliście, odnieśliście cenne zwycięstwo. Czy można powiedzieć, że Poznań wam leży? Na pewno tak, na pewno rywalizowaliśmy z nimi już parokrotnie, zawsze były to bardzo ciężkie mecze, no ale zawsze gdzieś dla nas to się szczęśliwie kończyło. Ten mecz był taki sam, bardzo ciężko się grało, ale na szczęście przeprezentowaliśmy wicemistrzostwo ligi. Jakie to jest uczucie być wicemistrzem drugiej ligi polskiej w futsalu? No, na pewno bardzo fajne, aczkolwiek gdzieś tam może jakiś mały niedosyt jest, że to tylko drugie miejsce. Ale na pewno cieszymy się z tego i nie zaprzestaniemy na tym. Powiedziałeś, że czujesz niedosyt z powodu tego drugiego miejsca. Zapewne kibice również po cichu liczyli na zwycięstwo w rozgrywkach, natomiast zastanawiam się, czy w którymś momencie sezonu, oczywiście na pewno wtedy, kiedy zajmowaliście pozycję lidera, ale później, kiedy oborniki już zaczęły wygrywać, czy jeszcze były szanse na dogonienie tej drużyny? Czy był taki moment sezonu przełomowy? To znaczy, tym momentem przełomowym na pewno były te trzy nasze porażki na wyjazdach, bo w tamtym momencie właśnie zaczynał się nowy rok, byliśmy liderem. No i może gdybyśmy tam chociaż te 6 czy 7 punktów zdobyli, to może to potoczyło się inaczej i byśmy mieli szansę na to mistrzostwo. No ale przydarzyły nam się trzy słabsze mecze, rywal odjechał i no nie ma co już teraz polemizować. Na pewno oborniki grały najrówniej ze wszystkich zespołów i moim zdaniem najlepiej. Prezentowali bardzo fajną grę i zasłużeni są mistrzami. Rozumiem. Kuba, powiedz mi, co było, że tak powiem, najważniejszą cechą KS Credo Futsal Piła w drodze do tego drugiego miejsca, co zaważyło o tym, że drużyna zdobyła wicemistrzostwo? Ciężko powiedzieć, ale myślę, że ogólnie zespół. W poprzednim sezonie nie mieliśmy aż tak wyrównanego składu. No a teraz mamy dwie bardzo silne czwórki plus w dodatku tam paru zawodników, którzy gdzieś tam się wymieniają, czy juniorzy, którzy też bardzo fajnie się wkomponowali w zespół. No i myślę, że to jest najsilniejszym takim ogniwem naszej drużyny. W trudnych momentach Karol Skiba mógł sięgać po juniorów, jak choćby po bramkarza, kiedy no niestety nie mogliśmy skorzystać z usług Adama Kujawskiego i Krzyśka Walasa. Powiedz mi, jak uważasz, czy juniorzy mają szansę na stałe wkomponować się do pierwszego zespołu? Jeśli będą pracować tak, jak cały czas pracują z nami na treningach, to myślę, że jak najbardziej. I to nawet bardzo szybko. Pokazał to Gapa. I pokazał to także Mati na ostatnim meczu w Poznaniu, no i oby tak dalej. Kuba, masz spore grono fanów, chyba największe spośród wszystkich zawodników naszej drużyny. Wspierają cię na meczach domowych, jak również jeżdżą na wyjazdy. Zastanawiam się jednak, skąd duża liczba również krytyków i twoich przeciwników. No i mogliśmy uniknąć tego pytania, zapewne kibice również go oczekiwali. Zdajesz sobie sprawę, że jesteś kontrowersyjny? Czy kontrowersyjny? No na pewno każdy ma swoje zdanie na dany temat i tak samo na pewno na moją osobę. Każda osoba ma swoich zwolenników i przeciwników. A bardziej skupiam się na tych osobach, które są gdzieś tam blisko mnie i cię wspierają. I mnie nie tylko wspierają, bo ja lubię też czuć, że nie wszystko jest na plus, że ktoś, z kim rozmawiam, powie mi tak naprawdę szczerze, czy coś było dobrze, co było źle i tyle. No, krytycy są zawsze będą i muszą być, no ale mówię, no, mnie najbardziej interesuje zdanie gdzieś tam rodziny, czy trenera, kolegów z zespołu i to jest najważniejsze, bo oni razem ze mną jako drużyna ciężko trenują i mogą mi coś wyprzeć, a ktoś, kto siedzi na trybunach i nic nie robi, no to może tylko mówić, tak? Kuba, czy można postawić taką tezę, że gra z tobą w drużynie to swego rodzaju no, błogosławieństwo, a gra przeciwko tobie to przekleństwo, o tak bym powiedział. Nie, z tym błogosławieństwem to nie przesadzam. Czy przekleństwo, no zdaję sobie sprawę, że jestem trudnym przeciwnikiem, ale myślę, że to można powiedzieć o każdym z naszego zespołu. Przekonali się właśnie nasi rywale w drugiej lidze o tym.
Z tym, no, tak jak mówiłem, z tym błogosławieństwem bym nie przesadzał, ale no... To może sformułuję inaczej pytanie, że można cię albo kochać, albo nienawidzieć. Nie ma pośrodku. No, myślę, że o każdym człowieku tak można powiedzieć. Jasne. Zastanawiające są też twoje żółte kartki, które zdarza ci się czasem złapać, bo tak z moich obserwacji wynika, że te żółte kartki przytrafiają się wtedy, kiedy drużynie nie idzie. Po meczu analizujesz na chłodno te filmy, które są nagrywane ze spotkań i patrzysz właśnie, w jakich momentach przytrafiła ci się jakaś żółta kartka. W ogóle analizujesz swoją grę po meczu na chłodno już? No, nie tylko na chłodno, zawsze gdzieś tam po meczu z chłopakami rozmawiamy, co mogło pójść lepiej, co mogło być gorzej, co mogliśmy zrobić. Każdy gdzieś tam się wymienia swoimi spostrzeżeniami. No, jeśli chodzi o mnie, no to też gdzieś właśnie mamy filmy nagrywane z całych meczów i zawsze się ogląda i obserwuje się, co było nie tak, co było ok. No o tych kartkach, no, no też gdzieś tam na pewno widzę, w jakich to było sytuacjach, ale no teraz coraz częściej jest to gdzieś tam w walce, a nie już tak jak było kiedyś, jak byłem młodym zawodnikiem. Jest, nie jak było kiedyś, że gdzieś tam za dyskusję, no ale no to jest piłka, no to gdzieś tam czasami się sfauluje. Czasami też trzeba na sędzi wywierać presję. No dokładnie. Powiedziałeś, że analizujecie grę, zapisy, wideo. Robicie to z trenerem Karolem Skibą? Bo powiem skąd pytanie. Trener Gerard Juszczak, kiedy był tutaj w studio, kiedy poprosiłem go o pewne rady dla trenerów futsalu, którzy są dopiero na drodze do dużej kariery Karol Skiba, to taka rada, którą dał właśnie Juszczak, to była analiza zapisu wideo. No praktykujecie tak, to? Tak. Może nie zawsze, nie o każdym meczu, ale gdzieś tam jak gdzieś popełnimy jakiś duży błąd, to trener zawsze gdzieś tam pokazuje nam to na filmie, omawia, co powinniśmy zrobić, co było źle, co było dobrze. No mówię, no nie ma aż tyle czasu, żeby robić to o każdym meczu, ale staramy się gdzieś tam oglądać te filmy i trener nam podpowiada, co można zrobić lepiej. W KS Credo Futsal Piła grasz najczęściej na pozycji pivota i moje następne pytanie brzmi, jak powinien grać dobry pivot? Czym on powinien się charakteryzować? Ciężkie pytanie. No, na pewno są różne rodzaje pivotów, ale przede wszystkim dobre zostawianie się piłki i wyczekanie, bo gdy czasami pivot zostaje sam gdzieś tam przy bramce rywala, to trzeba tę piłkę przetrzymać, poczekać na kolegów, no i myślę, że to jest najważniejszym punktem. No na pewno jest też dobre uderzenie. Z pewnością. A jakie masz zadania taktyczne od Karola Skiby na mecze? No wiadomo, no, ciężka praca w defensywie, jak każdy. Już gdzieś tam... No od pivota kiedyś... praktycznie zaczyna się pierwsza linia obrony. No, dokładnie, już kiedyś gdzieś tam w wywiadzie mówiłem, że pivot ma najcięższą robotę w obronie i właśnie od niego się najwięcej trzeba wymagać, bo jest właśnie pierwszym zawodnikiem, który broni. No a w ataku to dziś nie ma takich określonych rzeczy, które muszę robić, bo tam mam jakby wolną rękę, jak każdy pivot. No i staram się robić to jakoś tam po swojemu. Pamiętam po którymś meczu domowych, kiedy rozmawiałem z trenerem Karolem Skibą, mocno cię chwalił twoje zaangażowanie w grę. Można powiedzieć z czystym sumieniem, że jesteś jedną z twarzy KS Credo Futsal, to jedną z gwiazd zespołu. To na pewno fajne uczucie, zaraz możesz powiedzieć jakie, ale też na pewno odpowiedzialność. No tak, no jestem od początku istnienia klubu, no na pewno fajnie gdzieś jak ludzie zauważają mnie czy też innych zawodników i mówią o nas gdzieś tam w pozytywnych aspektach, że cały czas się angażujemy w zespół. Na pewno miłe jest zbierać pochwały od własnego trenera i bardzo mi na tym też zależy. Z gwiazdą bym też nie przesadzał, ale na pewno fajne to uczucie być tam z jednym z takich głównych zawodników naszego klubu. No i tyle. Czy rywalizacja z Michałem Bolanem o miejsce w wyjściowej jedenastce, że tak powiem, odgrywa tutaj inaczej? Czy Michał Bolan tutaj może zagrozić tobie w twojej pozycji w klubie, o tak zapytam? To znaczy, nie patrzę tak na to, bo my z Michałem mamy bardzo dobry kontakt, nie rywalizujemy ani ze sobą, wiadomo, gdzieś tam to mówi się o rywalizacji zawsze w składzie, że gdzieś ona musi być, ale my bardziej sobie podpowiadamy, dużo ze sobą rozmawiamy o tej naszej roli na boisku, wymieniamy swoje uwagi, podpowiadamy sobie, co można było zrobić lepiej, co gorzej, co ja bym zrobił, Michał mi mówi, co on by zrobił i to bardziej działa pozytywnie niż w sensie rywalizacji.
A w takim razie, jak w ogóle wygląda konkurencja w CS Credo Futsal Pro? Bo to też jest w pewien sposób na pewno zastanawiające. Zawodnicy na danych pozycjach rywalizują ze sobą, konkurują, czy można powiedzieć, że wręcz przeciwnie? No można powiedzieć, że jakieś tam rywalizacji w składzie. Wiadomo, zawsze się miło zaczyna mecz, ale trener bardzo często rotuje składem, pokazał to w ostatnich meczach, że kompletnie inne czwórki wychodziły od początku meczu w różnych meczach. I no to właśnie to świadczy o tym, że mamy właśnie tą silną drużynę, o czym rozmawialiśmy. Nieważne kto zaczyna mecz, zawsze jest na wysokim poziomie i to może cieszyć. I rywalizacja, no, mówi się o rywalizacji, ale mówię, my bardziej sobie podpowiadamy, bo to pomaga zespołowi, a nie jakieś tam zgrzyty, których tak naprawdę u nas nie ma. Na pewno zdrowe podejście. Dokładnie. Twój przyjaciel z boiska Mateusz Kostecki? Tak można, że tak powiem, postawić znak równości? Tak, można. Od wielu, wielu lat są gramy gdzieś tam kiedyś, bardzo, bardzo dawno temu, gdzieś tam w czwartej klasie podstawówki zagraliśmy przeciwko sobie i z tego co pamiętam był to jedyny turniej. No właśnie Mateusz chyba jak był tutaj też udzielać wywiadów, wspominał o tym meczu, ale nie pamiętał dokładnych szczegółów. Coś... Ja mam zdjęcie z tego meczu, gdzieś tam właśnie po finale stoimy razem w bramce wszyscy. No mówię, to był ostatni raz, jak pamiętam, że zagraliśmy przeciwko sobie, później już tylko ze sobą, no i można na pewno powiedzieć, że jesteśmy przyjaciółmi z boiska. Pytanie o Mateusza ma związek z tym, że otrzymał on od Gerarda Juszczaka powołanie do reprezentacji U21 kadry Polski. Pamiętam w tamtym czasie Gerard Juszczak również przyglądał się twojej osobie. Marzy ci się, liczysz jeszcze na to powołanie od trenera Juszczaka? No trenera Juszczaka już nie, bo gdzieś tam ten wiek młodzieżowca mi się skończył, ale no... Na pewno wszystko stoi przed nami otworem, gdzieś tam może seniorska kadra kiedyś, no to na razie zostaje w sferze marzeń. No a zdarzyło się tak jak zdarzyło, gdy Mateusz otrzymał to powołanie, akurat miałem, za pierwszym razem ja miałem akurat złamaną nogę niestety. No takie jest życie sportowca, no, na pewno się podniosłem, wróciłem do piłki i myślę, że gdzieś tam fajny poziom prezentuję w tym sezonie i być może kiedyś dostanę szansę zagrania w Sorzełkę na piersi. Jest to jeden na pewno z celów, który może motywować do pracy. Dokładnie. Kuba, w niedzielę podejmuję u siebie Kostrzyn. Jakie to będzie spotkanie? To będzie mecz o pietruszkę, czy będzie to walka na całego? To znaczy, no dla nas o miejsce w tabeli już nie ma to znaczenia, ale na pewno nie wyjdziemy, żeby sobie kopnąć gdzieś tam parę razy w piłkę i pójdziemy do domu. Będziemy chcieli na pewno wygrać ten mecz. Nigdy jeszcze nie wygraliśmy z tym zespołem, co nas motywuje bardzo. Rywal gdzieś tam jeszcze o coś walczy w tabeli, ale to tylko na nich wywiera presję. My podejdziemy na tym meczu na dużym luzie, ale z wielką wiarą w zwycięstwo. Będziemy walczyć o każdy centymetr boiska, tak jak zawsze. Na pewno zostawimy serce na boisku i będziemy chcieli wygrać to spotkanie. Wytypujesz wynik? Oj, ciężko. No, mam nadzieję na pewno, że wygramy, że 3 punkty zostaną w pile i no, jakieś tam 2 bramkami, może jakieś 5-3. Strzelisz? Oby. No mam nadzieję, chociaż no, najważniejsze dla mnie jest, żeby zespół wygrywał. I tak jak kiedyś już mówiłem, nieważne czy ja strzelam, czy nie, ważne, żeby zespół wygrywał. A jeśli strzelam bramki, to jest jakaś taka fajna wartość dodana, no i na pewno fajne uczucie. Jakub Skwarek, gwiazda KS Credo Futsal Piła. Dziękuję ci bardzo.